Mikołajek nadmorski, dziobak nadmorski, kocanki piaskowe, solanka kolczasta i aster solny. To rośliny, które znajdą nowy dom na sztucznej wydmie na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Zdaniem urzędników współpraca z inwestorem mocno zaangażowanym w ochronę przyrody układa się wręcz wzorowo. DCT wykazało wyjątkowe zaangażowanie, chęć uzyskania efektu z tych prac. Przede wszystkim DCT od początku rozumiało, że poprzez swoją inwestycję nie chcą zniszczyć świata przyrodniczego, który jest tam akurat chroniony. Gatunki się schowały przed urbanizacją w ciszy i spokoju po lewej stronie terminala. Zasiedlały to miejsce, ale w związku z prowadzoną wielką inwestycją, która jest bardzo potrzebna i dla inwestora, i dla kraju, no postanowiono, że jednak uchroni się również przy tej okazji rośliny i zwierzęta. Realizacja tego ciekawego projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie rozbudowa terminalu kontenerowego T2 w porcie północnym na gdańskich Stogach. Za ponad 200 milionów euro powstanie kolejna część terminala, a jego możliwości przeładunkowe znacznie wzrosną. Głębokowodny terminal kontenerowy jest niezwykle istotną inwestycją z punktu widzenia rozwoju usług portowych, nie tylko dla samego portu, ale dla całej metropolii. Wzrost ilości kontenerów, wzrost ilości miejsca pracy, ilości miejsc pracy, to także obrót kapitału, zainteresowanie różnych inwestorów i tak dalej, więc z pewnością dla Gdańska, dla rozwoju portu ma absolutnie kapitalne znaczenie, bo port gdański staje się największym hubem kontenerowym na Bałtyku, a więc wzrost znaczenia i portu, i wzrost znaczenia też i Gdańska, znaczenia gospodarczego. Sztuczna wydma powstała na terenie stacji biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowcy będą mogli tam nie tylko hodować i badać zagrożone gatunki roślin, ale także prowadzić akcje edukacyjne skierowane nie tylko do studentów, bo o roślinach nie tylko tych chronionych wciąż tak naprawdę niewiele wiemy. Okazało się zupełnie niezłym pomysłem, mając taki kawałek terenu, próba usypania właśnie sztucznej wydmy, przy czym sztuczna ona jest tylko ze względu na swoje położenie geograficzne, bo substrat jest jak najbardziej naturalny, właściwy dla tych roślin. No i próba oczywiście przesadzenia tych roślin i przyjrzenia się, jak one będą się zachowywały w tych troszeczkę zmienionych warunkach. Jednocześnie na plaży przylegającej do terminala DCT odtwarzane są siedliska chronionych ptaków. Chcieliśmy popatrzeć na to bardziej twórczo i popatrzeć, jak to, co robimy, może być nie tylko zrobione dobrze, bo patrząc na przykład na kompensację, którą zrobiliśmy dla ptaków, było mi bardzo miło usłyszeć pochwałę ze strony pani dyrektor Dzikowskiej z RDOŚ-u, bo jest ona rzeczywiście zrobiona bardzo dobrze i trzymamy kciuki, aby była skuteczna, a pierwsze oznaki tej skuteczności już są. I to samo podejście do ochrony roślin, z którego powodu jesteśmy dzisiaj tutaj. Są to działania podobne, w tym sensie, że mają na celu ochronę istniejącego ekosystemu. Sztuczną wydmę uroczyście otwarto we wtorek 6 maja bieżącego roku. Przeprowadzka roślin do nowego domu z piasku zacznie się w przyszłym tygodniu.